pojawiła się nowa gra, w której możemy pokierować Poland Bolem i dzisiaj sobie ją przetestujemy. Jak widzicie, to jest Bob, niezbyt polskie imię, ale to jest postać, którą będziemy kierowali. I jest to gra, której na pewno się nie spodziewaliście, ponieważ jest to gra przygodowa, ale jest tutaj tak dobrze zrobiona i ma tak dobre opinie na Steamie, że jestem naprawdę dobrze nastawiony i właśnie idziemy na pierwszą misję i mamy inwazję Wikingów, ponieważ tutaj będziemy przeżywali różne wydarzenia historyczne. Oj, ktoś chyba się za chwilę na mnie wkurzy. Tak, tak, popchnął mnie. Aha, czyli widzicie, zostałem wepchnięty po prostu na misję i Viking Invasion, tak się nazywa to, co będziemy tutaj robili. Okej, okay. I mam pomidora w ręce, właśnie. To jest bardzo ważna rzecz. Mamy pomidora, możemy oczywiście go rzucić i kogoś zaatakować, jeżeli byśmy bardzo chcieli. I zobaczmy, jakie w ogóle mamy cele. Inwazja Wikingów, zniszcz statki Wikingów, zniszcz łodzie w grocie, na plaży, fortecy. I oczywiście to nie będzie tak, że nic nie będzie na nas tutaj czyhało. Nie, 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 nie. O, i mogę dać 50 waluty, żeby coś odblokować i coś właśnie odblokowałem. Nie wiem, czy to jest jakaś znajdźka. Tak, to jest najprawdopodobniej jakaś znajdźka, ponieważ gra bardzo, bardzo jakby chce, żebyśmy zwiedzali całą mapę. Jest dużo sekretów poukrywanych i tak dalej. Tam widzicie, mamy jakiś zamek i pod jedynką mogę sobie zmienić przedmioty, czyli na przykład cyk. Do tej pory chodziłem z pomidorem, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebym sobie na przykład używał teraz miecza. I w każdej chwili, wiecie, tarczę mogę sobie zmienić, jakieś tam czapeczki i tak dalej, i tak dalej. I gra miała się pojawić właśnie ten pierwszy odcinek z Admirosem, no ale niestety Admiros się rozchorował, także jeżeli zobaczysz, że po prostu wam się podoba ta seria, chwila, czy ja mogę atakować te wszystkie tutaj kuleczki, czy nie za bardzo? Powiem wam, że doskakuję do wszystkiego, ale jeżeli zobaczę po prostu, już kończąc temat, że wam się po prostu to podoba i chcielibyście więcej, no to pewnie poczekam, aż Admiros wyzdrowieje i sobie coś tam zagramy. O, okej, tutaj widzę, że chyba nie mogę podejść. Czekaj, pyk! Nie mogę tego rozwalić. Jak widzicie, jest jakiś łańcuch i coś tam jest ukryte. Wielka Brytania sobie śpi, spoko. Także ja sobie przejdę. Fajne jest to, że na razie z nikim nie muszę się bić, chociaż obstawiam, że lada moment, jak tylko wyjdę z tego bezpiecznego miejsca, no to zacznie się tutaj akcja. Ale bardzo ładna grafika i chyba, ale tutaj nie jestem na 100% pewien, to jest w ogóle polska gra, więc dodatkowo wspieramy, wiecie, polskie gierki, ale powtarzam po raz kolejny, nie jestem pewien na 100%, po prostu gdzieś mi się rzuciła ta informacja. I na tej plaży muszę zniszczyć łodzie. Właśnie, czyli to jest, rozumiem, że to jest łódź i wystarczy, że sobie do niej podejdę i po prostu pyk. Tak, i pierwsza łódź została zniszczona. Nie no, czegoś takiego się nie spodziewałem. Cześć. Ja jestem pod wodą cały czas, tutaj. O, chwila, bo ja nie wiem, czy nie ten, nie tracę, tracę powietrza. Tam coś błyszczy się przede mną. Nade mną też coś jest, jakaś, nie wiem, to wygląda jak taśma filmowa. Więc jak widzicie, w każdą stronę, nieważne gdzie się obejrzę, są po prostu jakieś rzeczy do zrobienia. Ale wróćmy może do naszego celu misji, czyli zniszczenia tych łodzi. I wszystkie na plaży już zostały zniszczone. O, i chwila, mam tutaj coś. Także niech oni się biją nawzajem. Chociaż nie, no oni są z jednej frakcji, więc raczej nie będą się bili. Ale podoba mi się to, że nie muszę z nikim się walczyć, jeżeli nie chcę, wystarczy. I okej, mam jakąś taśmę filmową. Aha, to jest taśma filmowa 1:15. Więc jest w ogóle tutaj jakaś mapa? Nie, nie widzę żadnej mapy. Tam coś jest. Wydaje mi się, że kolejne łodzie właśnie będą w tamtym miejscu. Łodzie w fortecy i łodzie w grocie. No to na pewno tutaj. To wygląda jak forteca. Trochę zniszczona, ale jednak forteca. Także wejdźmy sobie tutaj na górę. Nie wiem, czy też expa na przykład dostaje za pokonywanie przeciwników, czy wystarczy. O, ładny teren. Czy wystarczy, że po prostu będę wykonywał główne cele misji? O, i właśnie wchodzimy do środka i co my tutaj mamy? Oj, to wygląda jak boss. O, siema. Nie wiem, zeskoczył mi kurde z tego, z góry jakoś. Nie no, to nie jest boss. Ja go zwanshotowałem po prostu. Dobra, bez problemu sobie z wami poradzę. Powiem wam, że system walki jest tak banalnie prosty, po prostu wciskasz... oj, chwila, dobra, nie jest banalnie prosty, bo właśnie przegrywam, mam 3 HP tylko. Oj, 2 HP już. Nie, 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 nic nie mówiłem, nic nie mówiłem. Dobra, pod shiftem można też szarżować, co jest całkiem spoko. I pyk, dobra, szarża jest. I teraz ja muszę was rozwalić. Oj, blokują te tarcze, blokują. Czy jest tu jakaś regeneracja HP albo coś takiego? A może to jest HP? Tak, dobra, czyli to zielone, co tutaj jest, to jest coś w rodzaju takich punktów zdrowia. Tylko w jaki sposób ja mam rozwalić was tutaj z tymi tarczami? Dobra, ja mam tarczę, ale no ta tarcza jest trochę za mała. Dobra, jeszcze raz. Ciebie spróbujemy. Okej. I z niego wypadają po prostu dwa minionki, tak możemy sobie powiedzieć. I rozumiem, że moim celem jest doprowadzenie go do jakby utraty
całego HP. No i bossa chyba udało mi się pokonać. Jak widzicie, nawet leży tutaj jakiś hełm, który spróbuje. Okej, mamy, zebraliśmy z niego hełm, co jest spoko, ale nie zmienia to faktu, że nie wiem, jak tutaj pokonać tych jego żołnierzy, więc może po prostu sobie pójdę dalej. O, tu jest jakieś przejście. Okej, przepraszam, ja tylko chcę wejść na górę. O, widzicie, dosłownie zboczyłem na 10 sekund i... tatuaż? A, odblokowałem tatuaż, ale wezmę sobie, jako że pokonałem bossa, to fajnie by było mieć z niego jakąś tam nagrodę, cyk. Także już mamy nowy wygląd Poland Bola. Ej, fajna gierka! Wiadomo, na multi byłaby jeszcze lepsza, ale nie sądziłem, że tak mi się spodoba i tak będzie ona rozbudowana, bo spodziewałem się, wiecie, jakiejś takiej prostej gry platformowej i właśnie... O! Co? Ty, co to jest za jakiś złoty Country Ball? Jedynka, co ja w ogóle odblokowałem? A, ja odblokowałem peta? Tak, to jest pet, który będzie za mną chodził, taki maluszek. Także chodź, pójdziemy tam dalej, ponieważ przechodziliśmy obok groty. Chwila, muszę szarżować. Przepraszam, przepraszam, ja tu tylko przechodzę. A, i z nich też dostaję walutę. I no z nimi nie będę się bił, nie mam pojęcia, jak to zrobić, więc... Znaczy, jak ich pokonać, więc po prostu sobie pójdziemy w to miejsce i tutaj coś odkryłem właśnie. Tylko, w jaki sposób... O, kontrolem, dobra, kontrolem niszczymy to. Gra też jest oczywiście dostępna na komputery. Tego chyba nie powiedziałem, ale to chyba widać, że steruję myszką i klawiaturą. I tutaj powinny być łodzie. Okej, widzę... A, i to jest ta grota. Szczerze? Mega fajna, klimatyczna miejscówka. Ale widzę, że o, tutaj się bawicie. Spokojnie, ja już podchodzę i was bez problemu wszystkich powinienem rozwalić. O! Ty, co to jest? Okej, pierwsza śmierć. Ja gram na poziomie najłatwiejszym. Dobra, i to są checkpointy. Już wszystko rozumiem. Spoko, 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 spoko. I podejdźmy sobie do ciebie. Czyli to jest coś w rodzaju takiego mini bossa. Ma zarąbistą tarczę, zarąbisty hełm. Dobra, spróbujemy. On ma nawet kolce na tym. Dobra, o, jest i rozumiem. Czyli po prostu blokujemy, zablokowałem jego atak i wtedy mogłem go zaatakować. Dobra, także teraz dojazd. I już raczej nie powinno być żadnego problemu, także czekamy. Okej, ta tarcza to jest, mówię, taki jest jakiś żart, bo oni mają o wiele lepsze tarcze, no ale wiecie, wszystko przyjdzie z czasem i będę dostawał coraz lepsze itemy. Czy mogę go na przykład dziabnąć od pleców? Tak, mogę go dziabnąć! Oj, dobra, muszę uważać, ma 2 HP jeszcze. Kurde, on, czekaj, bo on się przebija przez ten, moją tarczę. Nie wiem jakim cudem. Ale on to robi. Dobra, ciebie mogę rozwalić, bo ty nie masz żadnej broni, znaczy nie masz żadnej tarczy, nic takiego. I odzyskaliśmy sobie HP, tam na górze jest też chyba Norwegia, tutaj Szwecja. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Ja tu tylko rozwalić wasze statki, nawet z wami nie muszę walczyć. O, on rzuca... on rzuca małymi flagami, znaczy małymi Sweden bolami. Sorry, jeżeli czasami nie będę, wiecie, mówił, o, co to za flaga, no ale widać, co to za flaga, nie? I wiadomo, o co chodzi z inwazją wikingów. Dobra, 2 na 3 i jeszcze gdzieś powinno być 3 na 3, ale tutaj znalazłem jakiś skarb. Jeju, ta gra, powiem wam tak, przytłacza mnie po prostu. Za dużo kontentu i wydaje mi się, że ja dosłownie liznąłem tą planszę, a fajnie by było, wiecie, sobie na spokojnie to wszystko posprawdzać i pozwiedzać, podblokowywać wszystkie rzeczy. Zwłaszcza, że mamy cały czas pokazane, że 15 tych flag? Taśm filmowych i 18 klatek mamy do otwarcia. Ale dobra, gdzie jest... o, tam jest, okej. Okay. W tamtym miejscu jest trzeci statek, który musimy zniszczyć. Dobra, to jeszcze wykonajmy ostatni cel, czyli zniszcz łodzie w fortecy. Nie mam pojęcia, jak te łodzie się tam w to miejsce dostały. I tutaj widzę jakiś taki przycisk dziwny na jedną osobę, więc liczę na to, że... to będzie coś fajnego. O, odejdź wszyscy. Ja chcę naprawdę zobaczyć, co jest w tym przycisku. A, dobra, widzę, oko się pali, jeżeli na tym staniemy. Tylko, że po raz kolejny jest tutaj potrzebna druga osoba, żebyśmy, nie wiem, przyzwali Krakena. Tak w sumie to trochę wygląda. O, widzicie, sobie chillują na plaży. Ja tylko sobie podejdę. 1500 to kosztuje. I będę mógł, obstawiam, że coś tutaj odblokować. Dobra, i co tutaj odblokowałem? Aha, po prostu coś takiego... Nawet szczerze, nie wiem, co to jest. A, rozumiem już. Kupiłem po prostu osobę do pomocy. I ta osoba stanęła tam, na tamtym przycisku. A ja tutaj sobie staję i... Okej, okay. Czy to jest boss? Trochę wygląda, jakby to był jakiś... Tak, to jest boss! Dobra, także opcjonalnego bossa sobie zrobimy. Pyk. Mam nadzieję, że wypadnie z niego ta czapeczka, którą ma tu. O kurde, ile ich jest!
Dobra, spokojnie, spokojnie. Wszystkich pokonamy. A, i on ma 4 punkty zdrowia i rozumiem, że żeby go zadać mu HP, to najpierw muszę zniszczyć tych, którzy są wokół niego. Ej, fajne. Naprawdę fajna mechanika i mówię, to jest totalnie opcjonalne, a mówię, a sprawdzę sobie. I jak widzicie, rzeczywiście opłacało się tutaj coś takiego zrobić. Dobra, ile ma? 3 HP. Także walka powinna być bardzo prosta. No i rozumiecie, że pokonałem go i nie dostałem tej fajnej czapki. A, tam jest, dobra. Już się bałem, że wiecie, za pokonanie nic kompletnie nie było, nawet ta waluta się nie zwróciła, bo tam chyba potrzebowałem 1400 albo 1500, ale mamy mój skarb. Dobra, zmieniamy przedmiot. Weźmiemy sobie tą czapeczkę, cyk. Czyli dużo znajdziek, dużo rzeczy do odblokowania. Ej, czy nie wyglądam przepięknie? Nie, no, ale chyba w tamtej czapce z tego mini bossa, albo bardziej bossa, wyglądałem o wiele lepiej. Ale dobra, bo mamy jeszcze do zniszczenia 3 łodzie. A, i nawet mamy podświetlone, widzicie? Jak sobie kliknąłem X, to podświetliło mi, że w tamtą stronę po prostu musimy iść, żeby zniszczyć i wykonać po prostu te pozostałe cele. No i spotkałem jakiegoś kupca, który za 3000 chyba sprzeda mi bardzo fajnie wyglądający top. Więc może uda się jeszcze w tym odcinku uzbierać na ten topór. Na pewno będę musiał załatwić... A, tatuaż odblokowałem, to po pierwsze. I... Chwila, czy ja mogę sobie... Tak, mogę sobie tutaj usiąść i dostosować postać. Na przykład mogę się... Nie, to brzydko wygląda z tymi tatuażami, szczerze. W każdej chwili mogę sobie zmienić na przykład flagę na jakikolwiek inny kraj, ale postanowiłem, że to będzie przygoda właśnie Poland Bola, a nie czegokolwiek innego. Ale tak, gdybyście byli ciekawi, po prostu to jest taka opcja. I znalazłem właśnie jakiś kolejny sekret. Sekretna jaskinia z kolejną... Okej, z jakimiś skrzynkami, walutą. Mamy 1192 i... Czy to jest winda? Nie, tu jest jakaś skrzynka. Dobra, podejdźmy. I 104. No to prędzej czy później powinno mi się udać uzbierać na ten topór. Także dajcie mi chwilkę, ja to zrobię i za chwilę kupujemy i miejmy nadzieję, że będzie robił o wiele większe obrażenia. I jeszcze na tym zamku na górze znalazłem brodę, w którą możemy się wyposażyć i możemy być takim brodaczem. A, bo wcześniej miałem taką plakietkę z imieniem Bob, ale no, Bob nie pasuje do Polaka, ale taka broda. Czemu nie? Możemy sobie pochodzić z taką brodą. I czekajcie, to kosztuje 3000, a nie 1500. Ja byłem przekonany, że 1500 to tylko kosztuje. Także nie wiem, czy w sumie się uda kupić ten topór, ale tutaj mówię, znalazłem bardzo fajne przejście i mamy coś jeszcze właśnie w rodzaju takiej klatki. Także cyk, szarża i pyk. Okej, nie udało mi się tego zrobić, ale no postaram się też jeszcze pootwierać trochę tych klatek, bo jak widzicie, one tak naprawdę wszędzie, gdy tylko się rozejrzymy, to one gdzieś tam są. Jednak muszę zmienić plany, bo znalazłem coś, co mnie w sumie bardziej zainteresowało, czyli tajemnicza świątynia, do której właśnie będę potrzebował drugiej osoby, więc wydamy kaskę i zobaczymy, czy to będzie kolejna walka z bossem, czy może coś innego. A, tutaj woda jest polewana, okej. I pewnie mechanizm za chwilę się otworzy i zobaczymy, co wyjdzie. Na pewno będzie jakaś fajna rzecz też do odblokowania, ale dziwnie wygląda już ten Poland Ball. I co to jest? Szczerze, nie mam zielonego pojęcia. Oj, chwila, bo się kamera coś popsuła. I nie wiem, o, on skoczył tam na dół. Dobra, ja chcę zobaczyć, co ja w ogóle dostałem. A, to jest ubranie. Okej, to szczerze na razie bez ubrania wolę, po prostu jakieś tak ładnie to wygląda i mogę sobie skoczyć w każdej chwili na dół i co my tutaj mamy? Ojejku, to są jakieś puzzle? Nie wiem, zaczyna mnie przytłaczać ta gra, tu jest za dużo kontentu, ja miałem iść robić główną misję, a wykonuję jakąś misję teraz poboczną. Aha, to jest, a tam w ogóle on jest. Dobra, czy coś się teraz powinno tutaj otworzyć znowu? A, wystarczyło przejść dalej i otworzyć kolejne drzwi, w których... Dobra, widzę, że mamy kolejnego też przeciwnika do pokonania. Za chwilę się nim zajmiemy. Spokojnie. O kurde, on jest naprawdę duży. A, bo on sobie tutaj kąpiel brał i my trochę przeszkodziliśmy. Także pewnie będzie zasada dokładnie taka sama. I szarża, dobra. 4 HP, dobra, także też powinno być bardzo łatwo. I dostaliśmy czepek do kąpieli, jeżeli byśmy bardzo chcieli. O, i przypadkowo wyszedłem poza mapę, także może nie powinienem tego robić. Ale dobra, koniec już z tym zwiedzaniem. Idziemy w końcu zniszczyć łodzie w fortecy, które na mnie już czekają od bardzo, bardzo dawna, bo ja nigdy stąd nie wyjdę i cały czas po prostu będę tutaj siedział. I idąc już do celu misji, odblokowałem chyba jakiegoś kowala, albo nie, po prostu odblokowałem nową tarczę. No, także tarczę bardzo fajnie, że mamy nową, no bo ta średnio mi się podobała ta testowa taka. I teraz jestem gotowy, żeby opuścić ten zwodzony most i żeby w końcu dotrzeć do twierdzy. Tylko jest jeden mały problem, że nie mam pojęcia, jak to zrobić. Po prostu, chyba że... Dobra, już rozumiem. Ja nie mam opuszczać tego zwodzonego mostu, tylko przedostać się na drugą stronę,
tutaj po platformach i proszę bardzo, jesteśmy już, wydaje mi się, że w środku. Tak, jesteśmy w środku. No i przebijając się przez kolejnych wrogów, dotarłem do sali tronowej. Nie wiem, czy to jest finałowy boss, czy nie. Tak trochę to wygląda, ale kurde, jest zły ten król Szwecji. Dobra, spokojnie, raczej sobie z tobą powinienem poradzić. Chociaż mam mało HP i warto o tym pamiętać. Okej, on jakiegoś takiego dziwnego ataku używa. Dobra, jeden HP, spokojnie, spokojnie. Blokuję tarczą i szarża. A, dobra, trochę mnie... Powiem wam, że naprawdę fajny ma atak, bo dość ciężko, ciężko się z nim rozprawić. A i on dopiero teraz ma 4 HP, ale z jakiegoś powodu zmalał. Będę musiał jeszcze zobaczyć, o co chodzi z tymi punktami HP, bo mi się wydawało, że wiecie, ja już go pokonam, a okazało się, że dopiero teraz to mogę zrobić i zdobyłem taśmę filmową, ale wygląda na to, że jednak to nie był finalny boss. No, czyli to był... O, korona! Dobra, król, jestem nowym królem. Sekunda, mam koronę, dobra. No, nawet powiem wam, że spoko to wygląda. Ale nie zmienia to faktu, że ja nadal nie wykonałem swojego celu. Czekajcie, bo tu jest skarbiec. O, i się ściana rozwaliła. Tu się dzieje tak dużo rzeczy naraz, że naprawdę czasami jest to aż przytłaczające. I w końcu udało mi się dotrzeć do tych łodzi, także zniszczmy pierwszą. Tutaj mamy drugą, nie wiem, czy będzie jakiś finałowy boss. Fajnie by było, jakby coś rzeczywiście się pojawiło. I mamy 3000 właśnie tej waluty, tych dziwnych niebieskich rzeczy, które zbieramy. Jak widzicie, Norwegia ma jakąś dziwną postać i to jest coś w rodzaju pewnie jakiegoś minibossa, ale możemy śmiało go sobie uniknąć i skupić się na celu misji. Idź na plażę i przywołaj... bossa. No dobra, czyli w takim razie, chwila, ja będę musiał stąd wyjść. Na pewno idę po tą taśmę filmową, bo to się, to mi się przyda. Chociaż mam tylko 4, będę miał 4 na 15, to i tak jest trochę za mało mimo wszystko. Dobra, jakoś mogę skoczyć tędy i tędy i dobra, mamy taśmę filmową. To teraz plaża jest w tamtą stronę i żeby, to pokażę wam naprawdę fajny trik. Mianowicie mamy tutaj taką katapultę, którą możemy się wystrzelić, także jeżeli sobie klikniemy, to zobaczcie, że jestem na plaży i najprawdopodobniej to jest to miejsce, w którym będziemy mogli przyzwać tego bossa, zresztą zaraz zobaczymy. Także chodźmy tutaj. Wiadomo, jest jeszcze masa znajdzie, ale powiem wam tak, ten film trwa u mnie tak długo, że jeżeli chciałbym wam pokazać wszystkie rzeczy, jakie tutaj podkrywałem i tak dalej, to spokojnie odcinki byłyby po 1,5 godziny. A nie wiem, czy po prostu by się coś takiego fajnie oglądało. Także jesteśmy na plaży. Chyba to jest plaża. Ej, chyba, że to nie jest kompletnie to miejsce. X. Idź na plażę i przywołaj bossa. No ale jestem na plaży. Dobra, jednak plaża jest w miejscu, w którym już byłem wcześniej. Także przyzwijmy tego bossa. Przynajmniej mam taką nadzieję. A, muszę chyba kontrol wcisnąć. I... oho. Pokonaj bossa wikingów. Jak wygląda boss wikingów? Czy to będzie jakiś Thor? Tak, trochę to wygląda. Tak, to jest Thor. Jo pierdziele. Tylko jakie on ma mechaniki? Bo ja powiem wam, że jeżeli chodzi o tą walkę, to jeszcze nie czuję się zbyt dobrze i trochę się obawiam, jak to będzie wyglądało. Cześć Torze, chwila, najpierw tych może maluchów załatwimy i chwil, czy ja mogę ciebie uderzyć? O kurde, mam bardzo mało HP i muszę o tym pamiętać. Dobra, on ma jakieś pioruny, coś przyzywa, bardzo mało mu też zdrowia zadaje. Ty, co to za kulka jakaś? A, ta kulka mnie leczy, już rozumiem, czyli tak, podchodzimy, zadajemy mu jeden, jeden obrażeń i po prostu cyk i odchodzimy. Okej, w sumie powiem wam, że jak na pierwszego bossa, to bo on tam już tarczy używa. Aha, i nie mogę się do niego zbliżać. No i teraz się zaczęły schody, bo on mnie cały czas będzie odpychał tutaj, więc trzeba coś innego wykombinować. Rozumiem, że mogę sobie kupić na przykład gościa do pomocy, ale nie będę tego robił. Mam też 3000, więc teoretycznie mógłbym kupić sobie już ten topór, który miałem tam wcześniej. O, dobra, ale dużo obrażeń. Dobra, 2, 1, okej, czyli te 4 to są takie główne paski. Co jest? Czy tak to powinno wyglądać? Bo wydaje mi się, że trochę go zabiuzowałem. Ja wskoczyłem, on mnie połknął! Dobra, to cyk, biem! Nawalamy go! Ej, powiem wam tak, nigdy nie sądziłem, że będę po prostu grał w taką grę. Zarąbiście jest to zrobione. Aha, i on sobie przywraca HP. Albo... Czekaj, ja może muszę te kulki, które z niego wypadają, ja muszę je niszczyć, bo on może sobie regeneruje. Tak, on sobie regeneruje za pomocą tego HP. Dobra, zostało mu bardzo mało HP, więc liczę na to, że uda się go teraz pokonać i został pokonany. Czy ja dostanę Mjolnir, czy może coś innego? Tak, jest.
Widzę, że są dwa przedmioty, także Poland Ball na pewno zostanie mega mocno wzmocniony. Trzy przedmioty, jeszcze tarczę dostałem. Na pewno sobie to za chwilę wyposażymy. I rozumiem, że teraz wracam po wszystkim do tego Hollywood, czy tam gdziekolwiek byłem. A nie, to jest Bobbywood, przepraszam, to jest Bobbywood, żeby wyruszyć na kolejną misję. Mega fajnie się bawiłem. Nie wiem, czy to się też tak fajnie ogląda, jak mi się po prostu gra. Dajcie koniecznie znać, co myślicie o tej gierce. I co? Linka podrzucę wam w opisie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.